zamówili 14 milionów szczepionek na COVID-19. Inne niż do tej pory Polska zakontraktowała 14 milionów szczepionek Novavax i CureVac. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o podpisaniu umów na 8 milionów dawek szczepionki przeciw COVID-19 firmy Novavax i blisko 6 milionów dawek preparatu firmy CureVac. Ponadto w kwietniu do Polski mogą trafić pierwsze szczepionki Johnson & Johnson. Szef resortu zdrowia był pytany w piątek w programie pierwszym Polskiego Radia o to, kiedy kolejne szczepionki przeciw COVID-19 zostaną dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że w pierwszym kwartale żadna kolejna szczepionka nie dostanie dopuszczenia poza preparatem Johnson & Johnson, PrzyPRET, bo po prostu nie ma jeszcze złożonych wniosków. Ale mamy jeszcze dwa produkty, które są w tak zwanym procedurze przeglądu, i to jest Novavax i szczepionka CureVac, powiedział Adam Niedzielski. Podkreślił, że preparat firmy Novavax to szczepionka najbardziej tradycyjna, CureVac to natomiast szczepionka w technologii mRNA, czyli takiej samej, w której wyprodukowano preparaty Pfizer i Moderna. Niedzielski poinformował również, że Polska ma zakontraktowanych ponad 8 milionów szczepionek Novavax oraz blisko 6 milionów szczepionek CureVac. Więc te nasze kontrakty są na ogromne liczby i, sumując to wszystko, oczywiście moglibyśmy czuć się komfortowo. Tylko że potem, niestety, rzeczywistość weryfikuje, że to wszystko się przesuwa, opóźnia i my nie możemy wykorzystać potencjału naszego systemu szczepiennego, wskazywał minister zdrowia. Czy Polska zacznie kupować poza mechanizmem unijnym? Szef resortu zdrowia pytany, czy Polska poszukuje możliwości dokupienia szczepionek poza mechanizmem unijnym, odparł: myślę, że mamy już nawet pewnego rodzaju rozeznanie, to znaczy, że jakieś tam oferty są składane. Ale to jest sprawa bardzo skomplikowana, bo po pierwsze, podstawowym źródłem zasilenia powinny być zakupy w ramach naszego mechanizmu europejskiego, powiedział Niedzielski. Myślę, że tu też pan premier pokazuje, że główny wysiłek, jeśli chodzi o zwiększenie dostaw, nie powinien polegać na szukaniu nowych możliwości, tylko jednak egzekwowaniu tego, co nam się należy, zaznaczył. Preparat J&J w kwietniu w Polsce? Niedzielski był także pytany o szczepionkę firmy Johnson & Johnson, kiedy będzie możliwe wprowadzenie jej do procesu szczepień w Polsce. Szef resortu zdrowia powiedział, że decyzja Europejskiej Agencji Leków EMA w sprawie tego preparatu spodziewana jest w połowie marca. Podkreślił, że Polska zakontraktowała 17 milionów dawek szczepionek z firmy Johnson & Johnson. Pojawienie się tej szczepionki byłoby czymś, co bardzo rozwiązuje nasze problemy. To jest szczepionka, która jest podobnej technologii jak AstraZeneca. Jej skuteczność jest oceniana na powyżej 80%. Mówię tu o skuteczności przed zakażeniem, bo oczywiście te parametry, które dotyczą ochrony przed ciężkimi dolegliwościami choroby, są takie same, jak w innych szczepionkach, czyli blisko 100%, wskazał Niedzielski. Mamy zapowiedź, że może ewentualnie w kwietniu już te dostawy ruszą. To by oznaczało zwiększenie naszego komfortu. Tylko że ja, z coraz większą rezerwą odnoszę się do wszystkich takich zapowiedzi, zaznaczył minister. Przypomniał, że producenci szczepionek z różnych powodów nie wypełniają swoich zobowiązań. Decyzja USA w tym tygodniu? W środę amerykańska Agencja Leków i Żywności FDA oznajmiła, że badania kliniczne jednodawkowej szczepionki Johnson & Johnson przeciwko COVID-19 wykazały, że jest bezpieczna i skuteczna. Preparat może zostać dopuszczony do użytku jeszcze w tym tygodniu. Preparat Johnson & Johnson Janssen jest szczepionką wektorową i zawiera w sobie bezpiecznego wirusa, który, po podaniu do organizmu, wywołuje produkcję białka tego patogenu. W ten sposób budzi się układ odpornościowy szczepionego człowieka. Szczepionka Johnson & Johnson stosowana jest już od ponad tygodnia w RPA, gdzie otrzymują ją medycy. Decyzja USA w tym tygodniu? W środę amerykańska Agencja Leków i Żywności FDA oznajmiła, że badania kliniczne jednodawkowej szczepionki Johnson & Johnson przeciwko COVID-19 wykazały, że jest bezpieczna i skuteczna. Preparat może zostać dopuszczony do użytku jeszcze w tym tygodniu.
Preparat Johnson & Johnson Janssen jest szczepionką wektorową i zawiera w sobie bezpiecznego wirusa, który, po podaniu do organizmu, wywołuje produkcję białka tego patogenu. W ten sposób budzi się układ odpornościowy szczepionego człowieka. Szczepionka Johnson & Johnson stosowana jest już od ponad tygodnia w RPA, gdzie otrzymują ją medycy.